cześć, właśnie wracam z Gliwic, które dzisiaj odwiedziłem na zaproszenie Patryka Wiśniewskiego. On jest widzem Zabytków Nieba i w komentarzu do filmu o Iskrze napisał, że w aeroklubie w Gliwicach znajduje się zrekonstruowany szybowiec ISA Salamandra. To jest taki szybowiec treningowy, przejściowy. On był produkowany przed wojną, następnie z odtworzonych planów została uruchomiona jego produkcja w latach powojennych. I ten szybowiec przez 10 lat, jak nie nawet trochę dłużej, był rekonstruowany w Gliwicach przez zespół pod kierownictwem pana Witolda Nowaka, któremu pomagali w tym inni pasjonaci i uczniowie technikum, którzy przychodzą do jego zakładu na praktyki. Zaproszono mnie, żeby zrobić film o salamandrze. I taki odcinek powstanie. Dzisiaj odwiedziłem Gliwice z nadzieją, że ktoś mi tam otworzy hangar i pozwoli replikę salamandry gotowej w zasadzie do oblotu sfotografować. A tymczasem okazało się, że zostałem tam przyjęty, wręcz ugoszczony naprawdę bardzo serdecznie. Miałem okazję odbyć z panem Witoldem Nowakiem bardzo długą rozmowę. Również praktykanci przy tym byli. Dowiedziałem się naprawdę niesamowitych historii o polskich szybowcach od kogoś, kto od lat się nimi zajmuje pod względem mechanicznym, technicznym, ich utrzymania w locie, ich renowacji, a zarazem jest sam doświadczonym lotnikiem, szybownikiem, który oprócz tego, że te maszyny serwisuje, to również na nich lata, wie jakie są ich właściwości. Tak więc naprawdę przeciekawe historie, które pojawią się w odcinkach właśnie o tych szybowcach, które teraz się tutaj pokazują na ekranie, będą przekazane. Takich historii się dzisiaj dowiedziałem. Niesamowita skarbnica wiedzy, niesamowita pasja, bardzo miłe przyjęcie mnie. Naprawdę rzadko już dzisiaj można spotkać fachowców, którzy zajmują się jakąś techniką, która zarazem jest sztuką, która oprócz samej merytorycznej wiedzy wymaga obycia z materiałami takimi jak drewno, jak płótno, z ręczną obróbką, z produkcją jednostkową. Niesamowite przeżycie, bardzo się cieszę i bardzo Ci, Patryku, dziękuję za zaproszenie na tak miłe spotkanie. Oczywiście jestem prawie pewien, że jeśli tylko sytuacja pozwoli, to będzie to moja nie ostatnia wizyta w Aeroklubie Gliwickim i u pana Nowaka, jak również mam nadzieję, że będzie to moja nie ostatnia wizyta w tak ciekawych miejscach, bo zakładów i miejsc, gdzie są stare samoloty, szybowce, cały czas zawsze chętnie zaproszenia takie przyjmuję, jest więcej, chętnie takie miejsca odwiedzę. Okazało się, że oprócz salamandry w Gliwicach jest bardzo dużo zabytkowych szybowców, które tam były użytkowane, które są w tej chwili niektóre przechowywane w postaci rozmontowanej, ale one są wszystkie kompletne, one są wszystkie, że tak powiem, nieskreślone na amen, jeśli chodzi o ich zdolność do lotu. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda się je w powietrzu zobaczyć. Miałem okazję je pooglądać, miałem okazję sobie je pootwierać, udokumentować, tak więc do zdjęć, które do tej pory były robione w muzeum, będzie to naprawdę ciekawe uzupełnienie. Już niedługo w odcinkach o tych szybowcach, które teraz widzimy, takie dodatkowe materiały się pojawią. Jest jeszcze jedna rzecz, w momencie, w którym będzie wykonany oblot salamandry, mam nadzieję, że uda mi się te chwile również sfilmować, ale nie dziwię się, że osoby, które oblot będą realizować, nie są super mega nastawione na to, żeby tam znajdowały się media. Wiadomo, że media to zawsze jest jakaś presja. Nie każda, prawda, telewizja czy prasa, która przyjedzie, zrozumie to, że a może się to dzisiaj nie uda, bo jest nie taka chmura, bo jest, nie wiem, zerwał się gwint na jednej śrubce albo nie wiadomo co. Ja jako szybownik to rozumiem, więc jeśli nie sam oblot, to pewnie jedne z pierwszych lotów salamandry bardzo chętnie sfilmuję i będzie to ładne uzupełnienie kolekcji filmów o tym szybowcu, które właśnie powstają. Również dzisiaj w Gliwicach przetestowałem taką nową technologię. Mianowicie chcę zrobić coś takiego jak seria filmików, takie kokpity 360, sfilmowane kamerą sferyczną. Można będzie sobie obracać ekran i rozglądać się po kokpicie tak jak widzi to osoba, która by tam siedziała. Tutaj jest na górze link do pierwszego filmu z tej serii. Jeżeli tylko będzie film o szybowcu czy samolocie, do którego będę mieć realny dostęp, cały czas liczę na Waszą pomoc w tym zakresie, to oprócz samej historii, samego filmu pojawi się również właśnie kokpit 360, żeby każdy mógł tam klikając myszką pobawić się w pilota. Tyle jeśli chodzi o moje wrażenia dzisiaj z Gliwic. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, którzy pokazali mi szybowce, pokazali mi modele, pokazali warsztat, pokazali mi nawet wyciągarkę zabytkową typu tour sprawną. O tej wyciągarce pewnie też kiedyś będzie filmik. Mam nadzieję, że niedługo się spotkamy i że same szczęśliwe obloty z
zrekonstruowanych w zakładzie pana Witolda szybowców będą naszym udziałem. A więcej o tych szybowcach w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.